Możemy obliczyć głębokość g warstwy śniegu w centymetrach gromadzącego się w ciągu pierwszych h godzin burzy śnieżnej na podwórku Pana Harpera. Korzystając z równania g równe jest 5h. g to głębokość warstwy śniegu w centymetrach, h to czas w godzinach. W ciągu ilu godzin napada 1 cm śniegu na podwórku Pana Harpera? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie to obliczyć. Chcemy obliczyć, Jaka liczba godzin da nam warstwę śniegu głębokości 1 cm? G jest mierzone w centymetrach, czyli tak naprawdę chcemy rozwiązać równanie 1 równe jest 5h. Jeżeli g jest równe 1, to ile wynosi h? Żeby rozwiązać to równanie ze względu na h, musimy podzielić obydwie strony przez 5, czyli przez wartość współczynnika, który stoi przy h. I otrzymujemy h równe 1 piąta. Jednostką czasu w tym zadaniu są godziny. 1 piąta godziny. Gdybyśmy mieli podać wynik w minutach, to ponieważ 1 godzina ma 60 minut, podzielilibyśmy 60 przez 5 i otrzymalibyśmy 12 minut, ale w treści zadania jest wyraźnie powiedziane, że mamy podać w ciągu ilu godzin napada 1 cm głębokości śniegu? W ciągu 1 piątej godziny. Drugie pytanie. Ile centymetrów śniegu napada na podwórku pana harpera w ciągu jednej godziny. Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i spróbujcie odpowiedzieć również na to pytanie. Można to obliczyć na parę sposobów. Chyba najprostszym jest odpowiedź na pytanie, ile wynosi G, jeżeli H równe jest 1. G ile jest równe, jeżeli H jest równe 1, jeżeli minęła tylko jedna godzina. G jest równe wtedy 5. Razy 1, czyli równe jest 5 i jednostka to centymetry. Wpisujemy w rubryczkę z wynikiem 5 cm. Inny przykład. Piekarnia Piotra obliczyła cenę C w złotówkach za P pączków, korzystając z równania C równe jest 2P. Co oznacza liczba 2 w tym równaniu? Zatrzymajcie film i spróbujcie sami rozwiązać tę zagadkę. Jeszcze raz. C to cena w złotówkach za P pączków, za liczbę P pączków P w sztukach. C w złotówkach P w sztukach. Można do problemu podejść na przykład tak. Jeżeli mamy równanie C równe 2 razy P, to co się stanie, jeżeli obydwie strony równania podzielimy przez P. Otrzymamy wówczas C przez P równe jest 2. I wiemy już, co oznacza dwójka. Dwójka oznacza. C przez P. I drugie pytanie dotyczące dwójki. Jaka jest jednostka tej dwójki? Jeszcze raz. Cena C w złotówkach, liczba pączków P w sztukach. Czyli 2 złote, bo taka jest jednostka C, przez sztuki, bo taka jest jednostka P. Czyli to jest jednostkowa cena pączków w tej piekarni, albo cukierni, albo ciastkarni. Tyle kosztuje jeden pączek, jedna sztuka pączka. Cena pączków to 2 złote za sztukę. Sprawdźmy w takim razie, która odpowiedź pasuje. Piekarnia kasuje 2 złote za każdego pączka. No i zgadza się. 2 złote za pączka. 2 złote za sztukę. Prawidłowo. Druga odpowiedź. Piekarnia sprzedaje 2 pączki za złotówkę. No nie. Nie 2 pączki za złotówkę, tylko 2 złotówki za pączka. Odwrotnie. To nie jest prawda. Piekarnia sprzedaje dwa rodzaje pączków. To zupełnie jest bez sensu. W ogóle nie ma w tym zadaniu mowy o rodzajach pączków. Mówimy tylko o cenach i o liczbie pączków w sztukach. Prawdopodobnie cała sprawa dotyczy tylko jednego rodzaju pączków. Chociaż właściwie to nie wiadomo, ale jeżeli jest ich więcej, to i tak wszystkie mają tę samą cenę, przynajmniej w tym zadaniu. Z treści zadania wynika, że jeden pączek kosztuje 2 zł, albo że pączki w tej piekarni kosztują 2 zł za sztukę. Czyli odpowiedź A.